jeden raz. I 2 miliony. 2 miliony złotych. No, co to za dobra wiadomość? Może taka, że Staszek przyspieszył wyjazd i nie ma go już w kraju. No, taki news najbardziej by mnie ucieszył. Miałem dzwonić z tym do ciebie jeszcze wczoraj, ale chciałem widzieć twoją minę, jak zobaczysz te zdjęcia. O czegoś takiego w najpiękniejszych snach się nie spodziewałaś. No, zaczyna się dobrze, ciekawe. Chciałeś jakiegoś haka na tę Biankę, to lepszego nie mógłbyś dostać. Laska ściemnia w żywe oczy, to jest jakaś totalna mistyfikacja. Jasna cholera. Wiedziałem, że to szóstka. Wiedziałem, czułem to. Udawała, że nie chodzi, dlatego zbijała z kimś. To mała podła żmija. No, to chyba kończy temat jakiegokolwiek odszkodowania. Ale teraz to mnie będziesz musiał ozłocić, tak jak obiecałeś. Ozłocę, spokojna głowa. No cieszę się, jasne, tylko jak to dotrze do Adama, to ślub z Bartką bierze w łeb. Adam nie może się o tym dowiedzieć. Pod żadnym pozorem. Jasne. O! Dzień dobry. Jak się spało? No cudownie. Tylko nie musisz tak hałasować z rana. Główka boli. Znam to. No, nie miałam alkoholu w ustach od wypadku. No, tylko w boju. Dałeś mi się ujarzmić w końcu. Dziewczyny z Sopotu miały rację. Fajnie. Tylko umawialiśmy się na coś wczoraj, tak? To był ten jeden raz i koniec, prawda? W ogóle to my nie powinniśmy o tym rozmawiać. Chodź, zapraszam. A ja od rana kombinuję, jak można pomnożyć te twoje 2 miliony. I mam już kilka bardzo dobrych pomysłów. No, będziemy spać na forsie. Wcinaj, ja lecę ogarnąć atrakcje dla rodzinki. Widzimy się później. Pięknie. Czyli załatwiłaś sobie bzykanko za 2 miliony. Mistrzostwo świata. Co mówiłaś? Nie, nic. Nieważne. A! I taka niby jesteś spłukana, taka bidulka. A jak szukałem żarcia w szafce, to znalazłem w puszce 20 tysięcy. Pożyczyłem sobie, nie jesteś zła, co? Cześć! Co? Ej!